Cześć wszystkim, z tej strony niezmiennie dzielna załoga blogu W Cieniu Imperium, a ze mną niezmiennie nasz pierwszy oficer Werner Gorder. Oraz nasz kapitan sterujący tą przeciekającą łajbą, Rupert ze wsi Hojten. Tak, a dzisiaj chcemy porozmawiać o morzach, oceanach, o podróżach morskich w Starym Świecie. Temat jest to dość obszerny, dlatego planujemy to przynajmniej tak, żeby to był właśnie taki ogólny odcinek wstępny tego wszystkiego, co czeka na naszych sesjach, na naszych graczy i w lore Warhammera. W tym, jak zostawimy ląd troszeczkę za sobą i wyruszymy właśnie dalej na szerokie bezmiary mórz i oceanów, po falach pływając, rabując, paląc i uciekając przed różnymi niebezpieczeństwami, których tam również jest mnóstwo. No ale nie uprzedzajmy faktów. W Cieniu Imperium. Ja myślę, że w ogóle odcinek wypada nam zacząć od tego, że źródła na swój sposób są ograniczone, jeżeli o to chodzi, bo na dobrą sprawę z podręczników do samego RPGa, które by traktowało jakoś o podróżach morskich i tak dalej, to doczekaliśmy Morza Szponów, które już się ukazały w wersji anglojęzycznej. Wciąż czekamy na przykład polski i tam trochę informacji i zasad mechanicznych na ten temat jest. Oczywiście na różnych stronach innych podręczników znajdujemy dużo flaworków i kwestii związanych z podróżami morskimi, a pozostała część informacji pochodzi z gry bitewnej Warhammer Man of War, która no, ma tę wadę i to do siebie, że była wydawana między rokiem, jeśli dobrze pamiętam, 93 a 95. Więc większość informacji na temat tego, jak wygląda morze i życie na morzu i co się tam w ogóle dzieje w realiach Warhammera, no, jest bardzo taka poszatkowana i bardzo często są to informacje, które są podane gdzieś tam przypadkiem. I nie zawsze autorzy, kiedy ten pisali, tak naprawdę myśleli o tym, jak to powinno wszystko konkretnie razem ze sobą współgrać, no tylko gdzieś tam rzucili coś jako fajny flaworek, więc jesteśmy w tym miejscu, w którym zwykle jesteśmy w Warhammerze, że to wszystko jest troszeczkę bez sensu i trzymanie się prawideł historycznych, nam znanych, o ile może być ciekawą inspiracją, to też nie polecamy, osobiście nie polecam za bardzo poważnie tego traktować, bo liczba uproszczeń i stosowania rule of cool jest na tyle duża, że no jest taki jeden wielki miszmasz wszystkiego ze wszystkim. Jeśli na lądzie warhammerowym jest z tym problem, to znaczy jest dużo inspiracji wymieszanych ze sobą mocno, to na morzach jest tego jeszcze więcej. Dość powiedzieć, że pojawiają się tutaj w podręcznikach łodzie, okręty, które w naszej prawdziwej historii były, powiedzmy, budowane w X wieku, zaraz obok elementów, które w naszej prawdziwej historii pojawiały się w wieku XX. Więc mniej więcej taki mamy rozstrzał między tym wszystkim. I ja tutaj nawet nie mam na myśli krasnoludzkich łodzi podwodnych, bo to jest zupełnie osobna rzecz i myślę, że dzisiaj tego typu wynalazki w ogóle sobie odłożymy na bok, bo zamieszania, jeśli chodzi o te typy okrętów czy statków i to, jak je właściwie potraktować, z jakiej są epoki, no jest bardzo dużo i z jednej strony jest to pewien problem, jeżeli chcielibyśmy opracować sobie na swój własny użytek jakiś spójny obraz tego wszystkiego. Z drugiej strony, można powiedzieć tutaj taką zajadę korpomową, z drugiej strony jest to wielka przestrzeń do rozwoju oraz do wypełnienia własną treścią, że tak powiem. Więc tak, daje nam dużo możliwości po prostu. Zależy od tego, co sobie sami wybierzemy. Tak, zdecydowanie można się wykazać tutaj własną inicjatywą. Zresztą, żeby nie być gołosłownym, właśnie w Morzu Szponów mamy taką pomocną tabelkę mówiącą, jakie inne niż wiosła i żagle mogą mieć napędy statki morskie i odpowiednie umiejętności, których nasi gracze mogą używać, żeby tym sterować. Więc mamy do dyspozycji z napędów silnik morski, różne bestie, które ciągną statki, treadmill, czyli takie koła napędowe, w sensie koła napędowe, ale na zasadzie, że ktoś tam macha dźwignią, czy na rowerku pedałuje, czy coś takiego, w sensie koło napędzane siłą niekoniecznie ludzkich mięśni, oraz oczywiście magię. Więc to są takie jedne z najpopularniejszych, pomijając wiosłowanie, żagle, sposobów na napędzanie łodzi i statków, co nam daje pewne pojęcie o tym, prawda, jaki to może być rozstrzał technologiczno-ogólny w tym wszystkim.
To znaczy, wiesz co, no jest cała tabelka w Morzu Szponów typów statków, jakie można spotkać. Mniej więcej zaczyna się ona od knarów i longshipów, czyli tam longskipów bardziej po polsku, które są z 8 do 11 wieku, przez kalaki, które są tak 13, 14 do 17, przez galeony, które są też do 16 wieku, karawele 15, 16, szabeki od 16 do 19 wieku, a na to wszystko jeszcze dochodzą różnego rodzaju piękne i soczyste szczególiki, takie jakbyś na przykład przyjrzał się okrętowi flagowemu wielkiego teogonisty, który nazywa się Heldenhammer, i ten okręt, akurat inna gra, to Dreadfleet, został skradziony przez pewnego pirata z doków w Altdorfie. No i jak masz opisany ten okręt, to po pierwsze jest on ogromny i ma bodajże 180 dział. Tutaj kwestie dział to myślałem też poruszyć, bo to też jest bardzo ciekawe. Ale nie to jest w tym wypadku istotne. Istotne jest to, że ten ludzki okręt zbudowany w Altdorfie ma na dziobie galion w kształcie postaci prawdopodobnie Sigmara, gdyż trzyma taki wielki młot, który jest zaopatrzony w mechanizm, że jeżeli zwolni się odpowiednie zabezpieczenia, to ten Sigmar z tym młotem walnie w przeciwny okręt, po czym za pomocą parowych różnego rodzaju silników napędzających łańcuchy, ten posąg Sigmara podnosi się z powrotem do góry. Parowe wspomaganie takielunku i generalnie tego typu rzeczy na okrętach i na statkach pojawiło się w XIX wieku, więc tak, jest tutaj ogromny rozstrzał tego wszystkiego, gdyż jest to Warhammer. Dokładnie. Do tego dodajmy jeszcze fakt, że w zasadzie najbardziej zaawansowaną, przynajmniej technologicznie, jakby frakcją ludzką pływającą po morzach i oceanach zdaje się być Bretonia, którą znamy również jako jedną z mniej cywilizowanych w kontekście właśnie postępu technologicznego uzbrojenia, bo z jednej strony ci wszyscy nasi rycerze, herby, panie jeziora i tak dalej, a z drugiej strony bretońska nacja ma jednak właśnie te galeony z działami i w jakiś sposób trzeba tutaj łączyć ogień z wodą, żeby robić z tego wspólną narrację. Więc tak, to myślę, że to jest taki przydługi wstęp do tego wszystkiego, żeby powiedzieć, jak ktoś jest, nie wiem, fanatykiem, albo bardzo chciałby mieć taki jeden spójny, jeszcze historycznie poprawny obraz tego, jak to działa w Warhammerze, to ciężko się trudzić. No ale faktem jest też ta ciągłość zachowana, bo z tego wszystkiego, co dzieje się na lądzie, to też ciężko znaleźć historyczny sens, prawda, z tymi żyrokopterami, działami i właśnie rycerzami w pełnych zbrojach płytowych. Tak, ale od tego jesteśmy my, żeby przynajmniej próbować. Jak najbardziej. Kto? Blockchain? Nie wiesz, o co chodzi? Inflacja powoli cię dobija? Potrzebujesz planu. Planu Janusza. Już dziś zainwestuj w Patronite w cieniu Imperium i zyskaj szansę na wygranie jednego z trzech drukowanych na tkaninie przez Rare Printed Gear planów Altdorfu. To jest inwestycja, która może się opłacać, jeżeli planujesz zawitać do stolicy Imperium. To nie jest porada finansowa. Wspieranie twórców na Patronite może wiązać się z brakiem zwrotu z inwestycji, stratą wszystkich zainwestowanych środków oraz kojącym poczuciem radości w wyniku wspierania ulubionych twórców. Dodatkowe koszty i obostrzenia można znaleźć w tabeli opłaty prowizji w piwnicach Złotego Kolegium. Jak myślisz, co można by z tego wszystkiego wyciągnąć tak naprawdę? Jakoś wydestylować, co byłoby istotne, jeżeli nasi gracze wpadliby na genialny pomysł, żeby porzucić wszelki rozsądek oraz spójność i wypłynąć na morza planety Warhammera? Ja bym w ogóle zaczął od tego, że już pomijając wszystkie kwestie technologiczno-magiczne i co tam pływa, musimy zdać sobie sprawę z tego, że morza i oceany są absurdalnie ogromną przestrzenią. Co jest ważne z tego powodu, że ciężko na tej przestrzeni zaprowadzić stały porządek w jakikolwiek sposób. Ponieważ o ile na lądzie, normalnie no to wiemy, są zawsze jakieś miejsca, przesmyki, przeprawy rzeczne, w których można postawić, nie wiem, czy to wieżę strażniczą, czy potem twierdzę, warownię, miasto i tak dalej, żeby w jakiś sposób kontrolować, co tam się dzieje. Na morzu z założenia jest to niemożliwe. Oczywiście wciąż znaczy, pozostają punkty te punkty konkretne, tak. Punkty na lądzie, prawda, czy to będą porty, czy to będą ciśniny, tego typu miejsca, jak najbardziej. I tutaj tą rolę pełnią elfy wysokie. W dużej mierze tak, chociaż tak. No też tak. W sensie w takiej światowej skali jak najbardziej, no ale prawda, Imperium ma tam na swoim tym nordlandzkim nabrzeżu jakieś swoje punkty, Marienburg będzie miał swoje, Bretonia oczywiście swoje, w takiej już mniejszej skali
wybrzeży konkretnych, powiedzmy, krain czy nacji. No ale jak już się wypłynie na to morze, zwłaszcza jak jeszcze wyjdziemy już poza Morze Szponów, które było nie było, jest trochę takim Bałtykiem, więc jest zamknięte z każdej strony i jest bardzo, bardzo dużym jeziorem na swój sposób, no to rzeczywiście jest ten ogrom przestrzeni, co ciągnie ze sobą kilka konsekwencji. Po pierwsze, wszystko może się tam zgubić, w sensie specjalnie bądź przypadkiem. I to całe floty, całe czarne arki można tam, wiecie, pochować, można się kryć tygodniami i miesiącami. I to jest ważne, to daje też dużo możliwości właśnie przedsiębiorczych graczy, którzy chcą się dostać z takiego punktu do tamtego. Zresztą nie jest tak, że gdzieś się w ogóle nie da przeprawić, przepłynąć. Kwestia właśnie zapewnienia tego bezpieczeństwa, nie wiem, czy linii brzegowych i tak dalej. Pamiętajmy, że nawet jak mamy na przykład bretońską flotę, która chce strzec wybrzeży bretońskich, no to ta flota może być tylko w jednym miejscu. Nawet jeżeli tych flot jest kilka, to ta przestrzeń jest tak ogromna, zasięg, powiedzmy, widoczności i samej możliwości gdzieś dopłynięcia jest tak ograniczony, że ja na to patrzę też z tej perspektywy, jak ktoś ogląda nasze sesje, to drużyna teraz jest właśnie na bretońskim wybrzeżu, przebiła się do Muslion i tam jest sporo kwestii związanej z przemytem, czarnym rynkiem i czymś takim. I wiesz, pierwsze takie proste podejście może być, no ale dlaczego oni, czyli Brytończycy, nie zablokują tych przepraw do Muslion, żeby nie było tego przemytu. A prawda jest taka, że to jest po prostu bardzo ciężkie, bo małej łodzi łatwo jest, może być, prześlizgnąć, czy małemu statkowi, przez wszelkiej maści kordony, blokady i podobne. Z drugiej strony pamiętajmy też o tym, że statek to zawsze jest coś, co jest drogie. Wiadomo, tu wszystko zależy od rozmiaru, ładowności, ilości załogi, ale jest drogie samo w swojej konstrukcji i budowie. Jest drogie w utrzymaniu i to zarówno w kwestii kosztów załogi i tak dalej, jak i samych materiałów. Pamiętajmy o tym, że statek jest czymś, co będzie nam niszczało cały czas, niezależnie co byśmy z nim zrobili. No bo jak to pływa, no to wiadomo, tu się coś urwie, tam się coś urwie, tu rafa, tu ten. Jak stoi to w nawet porcie... nie chodzi o, to nawet nie chodzi o rafę. Wszelkiego rodzaju morskie stworzenia oblepiają kadłub pod spodu i kilka razy do roku, znaczy zależy od mórz, ale trzeba tak dwa razy do roku wyciągnąć go na brzeg, oczyścić, chyba że dowódcy nie chcą, żeby on szybko pływał. Tak, i do tego zresztą chyba nawet też zasady mamy właśnie w Sea of Clouds rozpisane. Dodatkowo właśnie, wiesz, nawet jak ci stoi w porcie taki statek, załóżmy, że to statek wojskowy, no to wciąż będzie niszczał i będzie go trzeba remontować regularnie, bo to nie jest tak, że od samego stania w porcie nic mu się nie dzieje. Port to nie jest taka lodówka, że tam magicznie sobie trzymasz statek i jest zawsze super. Wiesz, robaki żrą drewno. A propos lodówki, ukłon w stronę łódki Bols i naszych słuchaczy, którzy jeszcze pamiętają te czasy. Do tego pamiętajmy, że ta załoga, ci żołnierze, marynarze, którzy są na tych statkach, no wciąż muszą być w jakiś sposób opłacani, kompletowani, ćwiczeni i tak dalej, więc nie można mieć takich, nie wiem, floty 100 statków, która stoi, nic nie kosztuje i się wyciąga w miarę potrzeby, bo to w praktyce nie działa. To nie działa też na, powiedzmy, wojskach lądowych i podobnych rzeczy i twierdzach, ale na morzu jest pod tym względem jeszcze gorzej, bo niszczenie się sprzętu i wszystkiego przebiega dużo szybciej z racji, no, na warunki po prostu, no i na specyfikę tego, że większość rzeczy jest zbudowana z drewna i z żagli, a nie z kamienia, prawda? Jak zostawimy dobrze ułożone kamienie na 500 lat, to utrzymają się w lepszym stanie niż drewniany statek w porcie. Najprawdopodobniej. Plus wspomniani wyżej marynarze czy żołnierze muszą jeść, trzeba im to zapewnić, no bo są na statku, więc musi być wszystko zaplanowane, to musi być ładownia, która dostarczy im tego całego jedzenia, zapasów i tak dalej na najbliższe kilka miesięcy. Jeżeli jest to mały statek, który ma powiedzmy 20-30 osób załogi, to jest to problem. Jeśli jest to wielki okręt, który może mieć kilkaset osób załogi, a mamy w lorze Warhammera przykłady na to, że potrafią być okręty, które mają nawet mieć ponad 1000 do 2000 osób załogi i to wszystko musi być w ładowniach. To są ogromne okręty, które podchodzą pod 70-80 metrów długości z wieloma działami, które muszą mieć również proch, amunicję tych dział i tak dalej. To jest ogromne pływające miasteczko, które potrzebuje zapasów. Wszystkiego. Pamiętajmy o takiej trywialnej rzeczy jak woda pitna, prawda, która zaskakująco dużo miejsc zajmuje, jak spojrzymy na dzienne spożycie. A dużo waży, nie? Tak, przeciętnego humanoida.
No i oczywiście trzeba pamiętać, że na pełnym morzu nie można po prostu powiedzieć, okej, no to ja tam rzucę na sztukę przetrwania, może znajdę jakieś grzyby i coś tam na opał i upoluję dzika i będzie okej. Nie ma tej możliwości. Wiadomo, że są możliwości, że o, widzicie ląd, jest jakaś mała wyspa, jest rzeka, więc jest źródło słodkiej wody, jest jakaś roślinność, coś tam może żyć, więc można te zapasy uzupełniać. To samo w sobie jest świetnym pomysłem na jakieś, nie wiem, czy przerwniki, czy całą sesję, bo różne rzeczy na takich miejscach można znajdować, ale musimy pamiętać, że rzeczywiście, myślę, że to łatwo można kojarzyć jednak z podróżami kosmicznymi, jak na to patrzymy z perspektywy ludzi, którzy są fanami różnych rzeczy, a niekoniecznie są ekspertami w danych dziedzinach, gdzie rzeczywiście no to jest troszeczkę taki system zamknięty, tylko to, co mamy ze sobą, tylko z tego możemy korzystać i dopiero jak znajdziemy się w jakiejś odpowiednich warunkach, to można uzupełniać zapasy właśnie, czy to wody pitnej, czy to jedzenia, kwestia chorób i całej reszty, to już jest w ogóle dodatek do tego wszystkiego. No ale myślę, że to należy rzeczywiście rozpatrywać pod tym kątem, jak już zwłaszcza opuszczamy ląd, nie pozostawiamy lądu w zasięgu wzroku, że zawsze można przybić do jakiejś plaży, to właśnie jest ten wielki bezmiar i wszystko może się wydarzyć, to na co nie jesteśmy przygotowani, to na to już się nie przygotujemy. No i dlatego na okrętach, oprócz, mówimy, marynarzy, no ale sami marynarze mają różnego rodzaju specjalizacje, ale też są po prostu specjaliści, którzy pracują na tym statku. Jest cieśla, jest specjalista od żagli, jest lekarz okrętowy, są oficerowie, jest nawigator i tak dalej i tym podobne. O tych wszystkich rzeczach trzeba było pomyśleć przed wyruszeniem w drogę. Jak wiadomo, należy zebrać drużynę. Więc no to wszystko kosztuje i wymaga specjalistycznych umiejętności, które no nie są tak powszechnie dostępne. No oczywiście w miastach portowych, czy wiesz, w takim Marienburgu, gdzie jest koleż morskich barona Henryka, tam się uczy tych nawigatorów, tam są przekazywane w gildiach i tak dalej te wszelkiego rodzaju umiejętności cieśli, czy wytwórców żagli, czy takielunku i tak dalej, i tak dalej. No ale jakieś prace bosmańskie trzeba umieć i tak wykonać na okręcie i specjaliści od tego muszą razem z tym okrętem płynąć. A to wszystko kosztuje. Tutaj a propos jeszcze racji, dodam taką ciekawostkę. Bliską naszym polskim sercom jest to, że w loży Warhammera istnieje kapusta kiszona i często jest brana na pokładę okrętów. Tak, to zresztą jest odnośnik do chyba takiej historycznej rzeczy, bo dla tych podróży dalekomorskich, jak już były odkrycia geograficzne i tak dalej w naszej prawdziwej historii, no to był problem ze szkorbutem, o czym teraz wiemy, że to był niedostatek witaminy C. No tak, ale to brali cytryny i to Kompania Wschodnioindyjska, ta brytyjska to odkryła. I to przez długi czas było ich tajemnicą handlową, tego nie opublikowali publicznie. Mi się kojarzy właśnie taka informacja, nie wiem na ile to rzeczywiście jest potwierdzone w historii, ale że właśnie gdzieś, powiedzmy w Niemczech, może w Imperium, ktoś przypadkiem kiedyś na statek właśnie wziął ileś beczek z kapustą kiszoną i się okazało, że załoga nie miała problemów ze szkorbutem. W lore Warhammera ta kapusta kiszona jest znienawidzona przez imperialnych marynarzy, ale i tak jest obowiązek tego spożywania, przed czym imperialni marynarzy starają się uciekać. To zdecydowanie jest fajnym motywem. Tak swoją drogą z takich jeszcze kwestii, to też jest w podręczniku, a ja to znalazłem jeszcze w innych źródłach, jest coś takiego, co się nazywa, nie wiem jakie jest polskie określenie, tak naprawdę, to są takie herbatniki okrętowe, to jest specjalnie wypiekany jakby chleb i suszony. To się kończy w ten sposób, że mamy takie strasznie twarde, małe bochenki sucharów, które potrafią wytrzymywać nawet lata. Bo są tak niedobre, że nawet robaki tego nie jedzą. To właśnie robaki to jedzą. Widziałem, jest na YouTubie facet, który odtwarza właśnie takie stare posiłki, żywność, tego typu rzeczy i pokazywał, jak się to robi. I to jest na tej zasadzie, że robi się taki strasznie twardy suchar, więc jego się nie je samego, bo nie jesteś w stanie, trzeba go namaczyć w wodzie, albo jak jest dobrze, to w winie. Ale były też takie sytuacje, że właśnie robaki to jednak wyżerały i były dwa sposoby na to, żeby sobie z tym radzić. Albo marynarze mieli taki zwyczaj, że tym twardym chlebem, zanim zaczęli go jeść, tak stukali w stół, bo on ma takie dziurki specjalnie jeszcze wcześniej robione, żeby lepiej sechł, żeby wyłupać te robaki z tego lebika, się tak stukało w stół. Albo, że jadło się go po ciemku, żeby nie widzieć, co się je. Co jest ciekawym sposobem na radzenie sobie z takimi trudnościami. To się nazywa wkładka mięsna. Proteiny muszą być, prawda? Musi się zgadzać, jak gracze chcą sobie potem podnosić tę siłę po sesjach.
z takich rzeczy, no to wiemy też, że brytyjska marynarka swego czasu właśnie tam miała minimum rumu na marynarza, co też właśnie jest związane tam z kwestiami witamin i tak dalej. A oprócz tego, bądźmy szczerzy, moral najzwyczajniej w świecie. I tutaj też możesz ponów nam dać informację o, to jest nazwane small beer, czyli to jest de facto no, piwo rozcieńczane wodą. Jest informacja, że Brytyjczycy robią to samo z winem, co w jakiś tam sposób ma właśnie dbać o załogę, że poprawia ich morale, no i w jakiś sposób też dostarcza im wartości odżywczych. Ja bym tutaj jednak jeszcze tak wrócił na chwilę do tego, co ty mówiłeś o tych różnych umiejętnościach i statkach. I też bardzo ważna kwestia, myślę, że jeżeli chodzi o właśnie kwestię prowadzenia, no bo wiecie, jeżeli nasi gracze wpadają do kompanii najemników i są jej częścią, to jak są przedsiębiorczy, to mogą bardzo szybko pomyśleć o tym, żeby przejąć władzę, żeby to była ich kompania, żeby oni zgarniali te kontrakty i trzepali ciężkie pieniądze na tym. Popularny pomysł wśród graczy. Tylko trzeba pamiętać, że na statku to nie tak działa, bo to, że załoga jest w stanie statek przejąć na pełnym morzu, ponieważ ich przewaga względem oficerów to jest, wiecie, kilkadziesiąt do jednego na przykład, to pamiętajmy o tym, że na statku, jeżeli się nie posiada odpowiednich umiejętności, zwłaszcza właśnie w takich podróżach dalekomorskich, to nic nie zrobisz, bo nie jesteś w stanie po prostu iść wzdłuż drogi, aż dojdziesz do miasta, tylko no, jeżeli nie ma nawigacji, jeżeli nie ma ludzi, którzy potrafią wyznaczać kursy, jeżeli nie ma ludzi, którzy wiedzą, naprawdę znają się na żeglowaniu, jak ustawić które żagle na dużych jednostkach i dlaczego, to jest po prostu, wiesz, wielka kupa drewna, która dryfuje na morzu i tyle. Więc to jest bardzo ciekawy aspekt tego, że ta władza na statku nie wynika tylko z tego, że ktoś ma nadane, że tam jest kapitanem, są porywcowie i tak dalej, tylko naprawdę wynika z umiejętności de facto wykształcenia. To też jest ciekawe w kontekście tego, jak kojarzymy z filmów, jak ci chłopcy okrętowi, którzy się szkolili na oficerów, potrafili mieć, nie wiem, po 10 czy 12 lat, jak oglądamy film o statkach, to pojawiały się takie postaci. Tylko pamiętajmy, że ci chłopcy mieli jakieś podstawy, prawda, czytania, pisania, algebry, właśnie wyznaczania kursów. Oraz 5 lat doświadczenia już pływania w statkach. Tak, i wiesz, możesz być marynarzem, który z 40 lat pływał po morzach i oceanach, ale to nie znaczy, że potrafisz wytyczyć kurs na podróży dalekomorskiej. Tak, jasne, gdzieś tam przy brzegu, po gwiazdach to się poznasz. Czy ewentualnie jesteś w stanie powiedzieć, tak, płyniemy na północ, płyniemy na południe, to są te gwiazdy takie, to są gwiazdy takie, ale to wciąż nie jest to samo, co wyznaczanie kursów, więc jakby waga tego, jak te umiejętności są ważne i niezbędne do wszystkiego, jest bardzo ciekawe. To może być strasznie, wiesz, fajny też motyw na sesji, jak na przykład mam wrednego Bena, kapitana czy nawigatora i drużyna może się nawet przeciw niemu obrócić, ale jeżeli oni sami nie posiadają tych zdolności, to wciąż go potrzebują, bo bez nich no, jest koniec, prawda? Bez kogoś, kto naprawdę wie, jak z tym statkiem pływać. A to też nie są takie umiejętności, które MG powie, no tak, popływaliście 3 dni na statku, to teraz możecie sobie wykupywać nawigację na plus 20, bo czemu by nie? No tak, to są bardzo specjalistyczne umiejętności, zwłaszcza jeżeli statek jest duży, bo o ile jakimś małym słupem, no to powiedzmy jedna osoba spokojnie może sobie dać radę z samym żeglowaniem, taką łódką, jak również z wyznaczaniem kursu, jeśli widzi brzeg i tak dalej, ale jeżeli chce już wypłynąć dalej, jeżeli ten statek robi się większy, no to jest, robi się coraz bardziej skomplikowane, coraz trudniejsze, trzeba współpracować, trzeba wiedzieć, jakie są sygnały wydawane na takich statkach czy okrętach, żeby nie zepsuć czegoś, bo to jest jednak ileś tam zmian osób, tych wacht, więc wydaje się im rozkazy, nie mówiąc po prostu, ej stary, wiesz, może byś tam, nie wiem, rozpostarł, nie wiem... Żagiel. Tak, ale nie, stary, nie... Ty nie mówisz żagiel, ty mówisz konkretny jaki żagiel, czyli na przykład, nie wiem, topsel grota, nie? I teraz musisz wiedzieć, co to jest grot, co to jest topsel, co to jest tam, wiesz, w ożeglowaniu rejowym, a najczęściej mamy w przypadku Warhammera, wbrew temu, co podręczniki twierdzą, tak szczerze mówiąc, bo podręcznik do Manowara twierdził, że najczęściej stosowanym ożeglowaniem w okrętach imperialnych jest ożeglowanie łacińskie, co zgadza się tylko i wyłącznie w przypadku ilustracji tych Imperial Warships, które są takim... No właśnie mają żagle łacińskie, ale jednak mają też wiosła i taki taran i generalnie dość, są dość mocno upancerzone.
ciekawa konstrukcja. Nie wiem, jaki miałaby mieć rzeczywisty odpowiednik za bardzo. Natomiast większość ilustracji tak czy inaczej pokazuje okręty z ożeglowaniem rejowym, czyli te takie właśnie, co znamy z mediów, z filmów, na przykład o piratach, takie bardzo duże żagle, takie prostokątne, kwadratowe, to są właśnie te żagle, ale one były budowane różnymi piętrami i trzeba wiedzieć, który to jest żagiel, na której wysokości, na którym maszcie, bo tych masztów bywało na przykład 4. I teraz o którym żaglu mówią? To nawet tak, tego typu obsługa jest bardzo specjalistyczną umiejętnością, która wymaga specjalistycznego słownictwa i wiedzy na temat tego, co dane sygnały nadawane gwizdkiem oznaczają. Na ten przykład. Więc no, jeżeli chcielibyśmy płynąć na morze na sesji, może od nas to wymagać jednak przeczytania kilku rzeczy, ponieważ no, same podręczniki, które mi dysponujemy do Warhammera, podadzą nam dużo różnych flaworków, dużo flafu, ale mało tego, co naprawdę pomoże nam osadzić tą przygodę na pokładzie danego statku czy okrętu. Tak, chociaż tutaj też dam przykład z tego, co się właśnie dzieje na naszych sesjach teraz. Ja jako ktoś, kto ma pojęcie o żeglowaniu na dobrą sprawę żadne, co zapewne słychać w tym odcinku, też wychodzę z założenia, że właśnie jest ogromny rozstrzał i przestrzeń między tym, co postaci, bohaterowie, którzy rzeczywiście żyją na morzu, wiedzą, jak się zachowują, jak wyglądają. Wiesz, wszystko od powiedzeń, przez sposób chodzenia, dobór ubrania i tak dalej, kontrze do tego, jak zachowują się no, szczury lądowe, było, nie było. I myślę, że to jest zauważalne i oczywiste na tej zasadzie, że ludzie, którzy żyją na statkach, jeżeli nie jest zimno, no, to nie będą pewnie chodzili w wysokich butach, tam pomijając kwestie oficerskie i na takie, ale mówię, takich zwykłych marynarzach, bo to jest po prostu niepraktyczne. I podobnych rzeczy musi być mnóstwo. I też pamiętajmy, że jako mistrzowie gry to też nie jest tak, że musimy wiedzieć wszystko o tym, jak właśnie, jak się nazywają, które maszty, które żagle i różne rodzaje, nie wiem, takielunków i czego tam bądź jeszcze, ale jak najbardziej możemy też twierdzić postacie naszych graczy, że nie mają odpowiednich umiejętności, a bądźmy szczerzy, bardzo często ich nie mają, jeżeli przywykliśmy prowadzić takie bardziej lądowe kampanie. To też nie wiedzą, jak się nazywa, więc tak, co za różnica. Właśnie, więc no. Coś tam jest, nie wiesz, o co chodzi i tyle. I każdy inny dookoła, kto jest marynarzem, wie, o co chodzi, widzi, że ty nie jesteś. Jest ta duża przepaść kulturowa de facto. I jestem pewien, że właśnie też mnóstwo ludzi może z różnych rejonów, niekoniecznie samych ludzi, na swój sposób może łatwiej znaleźć wspólny język, jeżeli będą tego chcieli, ponieważ te ich doświadczenia życiowe związane z morzem, które w jakiś sposób to wyrównuje, będą tą częścią wspólnoty, podczas gdy no, szczury lądowe to są po prostu szczury lądowe i tyle. Oni nie wiedzą, jak to jest. I myślę, że fajnie jest móc sprzedać właśnie tą inność tego otoczenia na sesjach. Tak jak to czasami też próbujemy, prawda, robić na lądzie, kiedy nasi gracze docierają na przykład na północ do Middenheim, Ulrykanie, to staramy się podkreślać te ośnieżone szczyty wycia widków i podobne rzeczy, w Talapheim iść, w te gęste lasy, Kultola i tak dalej. Więc tym bardziej, jeżeli właśnie chcemy przedstawić graczom ten świat morza i oceanów, jak najbardziej myślę, że powinniśmy zaznaczać tę różnorodność i przypominać, że jeżeli ich postaci, ich bohaterowie nie mają rzeczywiście tych umiejętności wypisanych na kartach postaci, nie mają powodów w historii, żeby wiedzieć takie rzeczy, to ich zwyczajnie nie wiedzą i w ten sposób możemy razem wspólnie na sesjach to dalej potem próbować odkrywać. Natomiast daje to jednocześnie ogromne pole do manewru MG, jeżeli się przygotuje w jakiś tam sposób, ponieważ może dzięki temu no, pokazać zupełnie inne środowisko graczom i pomału, powoli ich w to wprowadzać. Ja nie mówię, że to jest konieczne, żeby tam specjalnie na każdej sesji bawić się tym, że tutaj dany żagiel tego masztu i tak dalej, bo to nie ma sensu na dłuższą metę, ale można to wykorzystać właśnie jako ilustracja tego, jak bardzo nasi gracze nie wiedzą, co się dzieje, a są na tym okręcie tylko i wyłącznie dlatego, że są na przykład specjalistą, że są lekarzem, albo że są wynajęci jako żołnierze, bo nie wszystkie osoby, które pływały na statkach czy okrętach, musiały być marynarzami. Bardzo często była tam dodatkowa załoga, właśnie, która miała służyć do tego, żeby walczyć, albo żeby wypełniać jakieś dodatkowe, specjalne funkcje, jak na przykład lekarz.
Więc to też jest dobry powód, żeby nasze postaci znalazły się na takim okręcie, jeśli mają gdzieś płynąć, a nie znają się na, nie znają się na żeglowaniu. Tak. O tym, że morza i oceany Warhammera są pełne magicznych i niebezpiecznych przygód i okoliczności, dzisiaj już chyba nie zdążymy powiedzieć. W każdym razie tak z pewnością jest na to przykładów w podręcznikach. Akurat już znajdziemy dużo więcej, przynajmniej to się bardziej trzyma kupy niż te wszystkie dziwne rzeczy technologiczne związane ze statkami. To nasze pierwsze podejście do tematu mórz i oceanów. Nie wiem, czy będziemy kiedyś robić kolejne odcinki, bo nasza wiedza techniczna powoli zaczyna się kończyć. Nie? Takie, ja wyczerpałem swoją w pierwszych 5 minutach. No widzisz, no ja nie. Natomiast na pewno jeśli będą, to nie będą tak ogólne, bo to tak tylko jest liźnięcie tematu i właściwie ślizganie się po powierzchni o tego wzburzonego morza. Zawsze jak na sesji ustami Bena chcę powiedzieć coś technicznego i marynarskiego, to jedyne co pamiętam to bugszpan, więc mówię, że chodzi o bugszpan niezależnie od sobie. Bugszpryt. A ja mówię bugszpan. Bugszpryt. Bugszpan. Bugszpryt. Dziękujemy za słuchanie tego odcinka. Zostawcie nam lajka, suba i bugszpana. Bugszpryt. Dziękujemy również... A ty se weź wiadro kilwateru, także wiesz, naprawdę. Dziękujemy również naszym patronom, którzy sponsorują tę beznadziejną wyprawę w otchłań szaleństwa. Zapraszamy was do naszego Discorda, gdzie możemy kontynuować tę dyskusję i możecie na przykład poprawić Ruperta, jakbyście czuli wewnętrzną potrzebę. Tak, i oczywiście oczekuję wszelkie wasze komentarze, pytania i wasze pomysły i historie z waszych sesji związanych z tematami morskimi, jakie u was były bugszpany i tego typu rzeczy. Trzymajcie się i ahoj. Niech was Manan prowadzi. Myślisz, że na temat odcinka możemy w sobie wpisać może oceany, czyli co to jest bugszpan? Jako tytuł, co to jest bugszpan? Tak. Spoko. Natomiast chciałem powiedzieć o działach i o Heldenhammerze. I czytam o tym Heldenhammerze i widzę 180 dział. Myślę sobie, nie no, teraz to jak zwykle po Warhammerowo przesadzili. No te okręty w XIX wieku to miały tak no 120, 136 to było tak bardzo, ale to bardzo dużo. 180. No ale potem przeglądam i zaczynam szukać jakichś takich starszych przykładów na to wszystko. I uważaj, znalazłem przykład na okręt, który zdaje się miał najwięcej dział, jak tylko mi się udało znaleźć. To był Galeon z XVI wieku. Nazywał się Juan Baptista, coś tam, po portugalsku, więc ja tego nie od... Jan Krzycie się nazywał, ale po portugalsku, więc tego nie wypowiem. I powiem ci, chrzcił ze 366 dział. No, bardzo warhammerowo, podoba mi się. Tak, przy czym, no wiesz, no, nie wszystkie działa to były takie duże działa, niektóre to były takie, wiesz, swivel guns, więc takie mniejszy wagomiar miały, ale no 366, czyli 183 na każdej burcie. Wow. Jak to odpaliło salwą. Chyba, że miał więcej burt, to wtedy było mniej na każdej. Bugszpan. Bugszpan. Stary, bugszpan.